Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj sobie wracamy na PS4. Tutaj mam troszeczkę zaniedbane wszystko, ponieważ ostatnio grałem właśnie na PC. Ale przez to, że podczas nagrywania mi się troszeczkę przegrzewa laptop, to stwierdziłem, że wrócimy tutaj. Możecie dać znać, bo dzisiaj nagrywam dwójki, czyli tryb, na który chyba najczęściej głosowaliście. Ostatnio jest dużo ankiet, które bardzo polubiłem. Mam nadzieję, że wy też je lubicie. No, jak macie coś przeciwko, no to trudno. Ja je będę robił, ponieważ zawsze mnie to ciekawi. Na razie nie nagrywam z PC, ponieważ mi się przegrzewa laptop, tak jak wcześniej powiedziałem, ale zamówiłem już podkładkę chłodzącą. Mam nadzieję, że to nieco pomoże. Jak nie, to co będziemy patrzyli. Tutaj mam czempiona dwójkę na dwójkach, co jest troszeczkę niskawo, ale myślę, że coś tam fajnego będzie można pograć. O, i tutaj mam Nissana Skyline'a, to też jest fajna sprawa, bo na PC nie posiadam takich dobrobytów. Oczywiście przez to, że jest to Progress League, zawsze na start to jest dużo do powiedzenia, że jest to seria Progress League, to jak to sama nazwa wskazuje, chcemy tutaj się po prostu rozwijać jako zawodnicy. Ja się będę starał jak najwięcej komentować rzeczy, które po prostu osoby z niższymi rangami mogą nie wiedzieć, ale jeżeli zobaczycie, że coś robię źle regularnie, czy tam po prostu coś tam jest do znacznej poprawy, to pewnie możecie dać mi znać. Okej, wygrywamy. Zaczęło się dobrze. Także jeżeli macie jakieś rady, to pewnie je dawajcie. Ja za wszystkie będę wdzięczny. Bo głównie to jest... prawie goski kofa. W sumie fajne ustawienie kamery tutaj mam, troszeczkę inne niż właśnie na PC. Ja teraz skupmy się na chwilę na grze. Jeżeli będziemy pierwsi, to można boomera od ścianki dać, tak żeby nie zablokował. Naszego nie wiem gdzie jest. Dobra. Jakbyście się mieli zapytać, jaka jest główna różnica pomiędzy... O kurde, co ty ziomeczku robisz? Graniem na konsoli... I na laptopie, no to wiadomo, że różnica to się po prostu odchodzi w FPS-ach. Zdecydowanie płynniej jest na laptopie, przez co po prostu łatwiej walnąć boomera, czy też pinchać ścianki. To są, myślę, że takie podstawowe rzeczy. No i też po prostu płynniejsza gra. Nie ma jakiejś horrendalnej różnicy, aczkolwiek jest odczuwalna. Ale broni niespodziewanie. O tym, co tutaj dzikiego robi. Dobra, przyjęliśmy piłeczkę, to nie jedzie po naszego boosty, traci pozycja. Dobra, tego chyba zaskoczymy. Strasznie źle zakręcił. Napiszmy mu Great Pass. Tutaj mamy jeszcze czat teamowy, to bardzo fajnie. Ostatni właśnie odcinek Edek versus Widzowie z Kondziem nagrywałem z PC. Możecie zobaczyć i napisać mi, jak tam jakość obrazu była, ponieważ były skargi, że było strasznie dużo spadków. I też w trakcie gry ja je mocno odczuwam. Takie spadki, które nie są nigdzie odnotowane. Ale mój błąd. Dobrze, wchodzimy z tego. Których nigdzie nie są odnotowywane. Aczkolwiek są zdecydowanie zauważone. Dziwne, że na wykresach się nie pojawiają, ale to nie wiem, z czego wynika. Ten meczek idzie na razie ładnie. Generalnie jak macie jakieś pomysły na odcinki... Chyba sforfajtowali, dlatego przechodzimy do kolejnego meczu. Mamy kolejne spotkanie, tym razem wszyscy z poza PS4. Tam pod koniec, przed cięciem chyba poruszałem temat waszych pomysłów, a więc jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek z Rocket League'a, czy tam cokolwiek z nim związanego, to pewnie dawajcie znać w komentarzach, to się postaram wszystko zrealizować, zwłaszcza jak coś będzie fajne, to ja na tym skorzystam, bo będę miał fajny materiał i wy, bo będziecie mieli fajną rzecz do oglądania.
No i tyle, na razie wracamy do grania. Tutaj pewny challenge. Okej. Ten to nie wybije, tylko... O właśnie, takie coś zrobi. Ostatnio też się bardziej staram czytać grę, co prawdopodobnie zrobią. No i to w sumie pomaga. Fajny ten Nissan. Dobra, o kurde. To było beznadziejne. Tak tylko to sobie trychnąć chciałem. Boże, ale to było beznadziejne. Dobra. No cóż, trzeba to będzie nadrobić. Nie wiem, czym to challenge'ował, pięknie. Na pustą się zawsze najlepiej buduje. Dobra. Okej. Masz tu powinien mieć, pięknie. Okej. No i wezmę to tutaj walne, żeby nie było ciężko. No masz tu bierze czy nie bierze? Bo dobija od razu. O kurde, obronili. Całkiem niezła interwencja. No taka. Bardziej kwestia była, kto pierwszy zdąży. O i mamy podanko do naszego na pustą, które nie zawsze się kończy bramką. Ważne, że to nie będzie w bramę. Okej. No tutaj zostaliśmy uprzedzeni. Ale chyba już będzie niezła sytuacja. No. Tutaj gości troszeczkę nie zajął pozycję, ale nic złego się nie wydarzyło. Dobra. No tak na razie nie możemy za bardzo się przebić, ale myślę, że to kwestia czasu. Jeszcze bierz to. Dobrze. Okej. A nasz troszeczkę za mocno się cofnął w stosunku do nas. No i teraz jakoś się dziwnie ustawił. No i co ja tam jeszcze miałem powiedzieć? Aha, możecie napisać również jaką formę odcinków wolicie, zwłaszcza Progress League, no bo teraz jego nagrywamy. Czy wrzucić dwa pełne mecze bez cięć, czy po prostu z większą ilość spotkania, albo na przykład jeden mecz cały, a drugi pocięty. A przepraszam, nie drugi, tylko na przykład jeden mecz cały, a na przykład dwa, trzy pocięte. Nie wiem, która forma byłaby dla was ciekawsza. Myślę, że na Progress League to w zasadzie pełne mecze bardziej pasują. Ale to jak uważacie. No tak, tutaj problematycznie. O, nasz opuścił spotkanie. A to nie wiem, czy nie zagram coś jego bonusowego. No dobra, wracamy do trzeci. Teraz, o kurde, nie wiem, przycisk. Zrobiliśmy screenshota przez przypadek. No, ziomek się nie spodziewał podanka, ale trudno. Myślę, że już po pierwszym, jak zauważył, że podajemy, to przyuważy to i będzie się lepiej wystawiał. Dobra, dziwnie się zachowuje. Uderzymy po prostu w światło bramki, żeby zrobić presję. I też jak zauważyliście, w zasadzie to na razie dopiero zauważacie, bo w zasadzie całą treść tego możecie czerpać z ankiety, ale postanowiłem publikować filmy dwa razy w tygodniu, czyli zdecydowanie zwiększamy regularność. Do tej pory było to, no tak regularnie, minimum, no nie minimum, maksymalnie raz na tydzień powiedzmy. No i mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało, że coraz więcej powinienem się wam pokazywać na głównej. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że zniknę stamtąd na zawsze. Już nigdy więcej nie zobaczycie. On tutaj powinien chyba zchallenge'ować nasz towarzysz Dark Small.
Nie będę się starał odczytać sensu tego niku. Dobra, uderzaj. A nie było to najbardziej soczyste uderzenie. Ale my też się nie popisaliśmy, więc nie będę komentował. Okej. Przyjmijmy to. Ola. To zabolało. No i to chyba... No. Po prostu skupmy się na grze może. Ten nie powinien być strzał, ten się nie będzie spodziewał czegoś takiego. O kurde, dziwne zachowanie. Tego się nie spodziewałem też. Nieobliczalni zawodnicy. Okej, obroniliśmy. Zobaczymy, czy nasz dribbler drużynowy podoła, czy nie do końca. No tak, że to dobije. O, strasznie wcześnie wyskoczył. Ale jako skutecznie. Dobra. Nasz teammate ma generalnie strasznie spóźnione wyskoki. Zostawmy to. O, piękny strzał. Dark Small bezproblemowo wykończył sytuację. Zdecydowanie zrobił to... No chyba idealnie, no lepiej się nie dało. A co do samego chodzenia laptopa, możecie też dać swoje patenty. O, tutaj na samym początku powiem, że do czyszczenia raczej jeszcze go nie trzeba wysyłać, bo jest stosunkowo nowy, ma z półtora miesiąca, może miesiąc nawet. Nie no, z półtora miesiąca, więc w każdym razie do czyszczenia, czy tam do czyszczenia się na razie nie nadaje, czy tam do odnawiania, z czego tam taśmy jakieś, jak to się nazywało, przewodząca, taśma przewodząca się to chyba nazywa, tak mi się wydaje, no. Pyk. A jeszcze ciekawe jest to, że to zresztą, co ja tam będę opowiadał, sami chyba was to nie zainteresuje najbardziej, to skupmy się na grze po raz kolejny. No tutaj nasz... To było strasznie taki sfejkowany ten challenge zrobił. Widać, że Smurfinio, tak jak nick wskazuje. Nie bez powodu ma nick Smurf. Jest skubany dobry. O kurde. Niestety nie w każdym niku na tym serwerze jest Smurf. Pyk. O kurde. Dobra, tego nie było. Nasz teammatek przywalił, aczkolwiek nie jakoś turbo mocno, ale solidnie, dobra. Pyk. Leci buła, aczkolwiek to jest groźne. Okej. Okay. Tutaj raczej dużo z tym nie zrobi, tutaj może się nie będę wywalał. Strasznie dużo się powtarzam przez to, że odwykłem od nagrywania, ale mam nadzieję, że to mi z czasem przejdzie. I będzie coraz lepiej. Niepotrzebnie spanikował, mógł to sobie złapać, przyjąć, ale jak widzimy, on to jednak zakalkulował. Nie doceniłem obliczeń naszego teammate'a. No, zdecydowanie nie doceniłem, zobaczmy na to. GG. No, dzisiejszy odcinek może nie był najwyższym poziomem rangowym, ale w sumie jakoś to dużej różnicy znowu nie ma pomiędzy C2 i C3 powiedzmy. Mam nadzieję w każdym razie, że wam się przyjemnie oglądało. Możecie tam napisać odpowiedzi na te pytania, które zadawałem przez cały odcinek. No i to tyle. Taś, ale głupie pożegnanie.